roku, posadzony dość wcześnie, koniec marca, zaczyna wiązać róże. Róże niektóre są już jak 5 zł, troszeczkę niektóre większe, ponieważ plantacja przeznaczona jest na świeży rynek przede wszystkim, to musimy dostarczyć odpowiednią ilość boru dla roślin, żeby łodyga nie była pusta, żeby pączek był drobny. Możemy również wykorzystać nawozy zawierające jeszcze w tym momencie zrównoważone, tak? Które mają równo wszystkich składników, ale to już ostatni moment. Możemy dodać mikroelementy, możemy pokusić się o dodanie aminokwasów roślinnych w postaci produktu Great, żeby ta róża była doskonałej jakości. Proszę Państwa, lata mączlik, przepraszam, nie mączlik, tylko tantnić krzyżowiaczek. Trzeba zwrócić uwagę, bo on za chwileczkę będzie się wylęgał. Powinien być teraz w tym czasie dokonany oprysk preparatem Spintor lub Coragen, łącznie z produktem Protektor, który pozwoli przykleić insektycyd na spodniej stronie liścia, żeby nie było dziur za moment w liściach. Następne zabiegi, jak róża będzie podrastała, należy zwrócić uwagę, żeby dozować nawozy o dużej zawartości potasu, ponad 30%, i coraz mniejszej ilości azotu wraz ze zwiększającą się różą.